Cześć Tomasz, bardzo Ci dziękuję za wysłanie zdjęć w ramach omawiania zdjęć widzów. Od razu do nich przejdę. No i nie ukrywam, że to był dla mnie niezły orzech do zgryzienia, ponieważ zdjęcia są, można powiedzieć, bardzo estetyczne. Widać, że jesteś absolwentem Akademii Sztuk Pięknych, że kompozycja jest dla Ciebie rzeczą naturalną, a jednocześnie... O, tu autoportrecik. A jednocześnie są to zdjęcia w takiej konwencji amatorskiej, która nie jest spektakularna. Mówiąc wprost, to, co fotografujesz, jest brudne, niespecjalne w sensie wizualnym. I my od razu rozumiemy, że nie o to chodzi w fotografii, żeby fotografować ładne rzeczy. Przecież wiemy, że nie o to chodzi, żeby postawić modelkę, no chyba, że ktoś chce i sfotografować modelkę i wtedy będzie dobre zdjęcie. Zdjęcie nie jest dobre wtedy, kiedy jest ładna rzecz na zdjęciu. Zdjęcie jest dobre wtedy, kiedy jest dobrze zrobione, w sensie to, co jest, to jak człowiek trzyma aparat, co myśli, po co to wszystko robi, to definiuje, czy fotografia jest dobra, czy nie. Cała jakby historia, kontekst, znaczenia. Im dłużej oglądałem te fotografie, tym bardziej chciałem o nich coś powiedzieć. I dlatego zacząłem szperać w internecie i znalazłem informację, że jesteś muzykiem, liderem, czy nie wiem, frontmanem zespołu Wieże Fabryk. I tutaj zacytuję wasz hit, czyli Kosmos. Uwaga. Znaczy, ja nie będę ci puszczał twojej muzyki, znasz ją. Chodzi mi o to, że ta muzyka jest bardzo prosta, bardzo czytelna. Tekst jest naprawdę minimalistyczny i ja się na muzyce nie znam, więc nie będę się wypowiadał, ale jest bardzo blisko twoich fotografii. Wtedy postarałem się, zgooglowałem, tam wyszperałem, czy twoje fotografie są na okładkach twoich płyt. Popatrz. Umieściłeś w swojej płycie fotografie w takiej postaci, czyli zgrafizowane fotografie, które już przesuwają ten obraz w stronę grafiki niż fotografii. Nie mamy tutaj cech fotografii, oprócz tego, że jest jakby taką matrycą, takim początkiem, ale świadomie to przesunąłeś w stronę takiego obrazu graficznego. Ja się zacząłem zastanawiać, dlaczego. Dlaczego robiąc takie fotografie, mając pełną taką treść, uciekasz od nich. W sensie, że robisz je, wysyłasz mi je, ale nie używasz ich. I zacząłem się zastanawiać i postawiłem sobie takie pytanie, na które zaraz będę chciał odpowiedzieć. O co chodzi z taką fotografią? Jaką ona może mieć rolę? Robimy wszyscy takie zdjęcia. Wiele osób z nas robi taką fotografię w konwencji amatorskiej. Chodzi, fotografuje. Jak jej użyć? Czy w ogóle trzeba jej użyć? Czy po prostu ona ma leżeć na dysku? No i sięgnąłem do swojej pamięci, do swojej młodości i znalazłem to. Czyli tutaj już ci włączam R.E.M. Jest. To jest jedna z moich ukochanych płyt, to jest moja młodość, R.E.M. Out of Time. Właśnie dokładnie taką kasetę miałem, te zdjęcia pobrałem, bo już tej kasety niestety nie mam. I lider R.E.M., Michael, właśnie jest fotografem. Był fotografem, jest fotografem i teraz w internecie można znaleźć takie kolorowe zdjęcia, bardziej reporterskie, wynikające z tego, że ma dostęp do znanych ludzi, najbardziej znanych. I jakby tu fotografia się jego penetruje, ale ja uważam, że właśnie bardziej ciekawa jest ta fotografia, która znajdowała się na okładce Out of Time, czyli takie... Ja pamiętam, byłem nastolatkiem i jak zobaczyłem te kwiaty i tak pomyślałem, takie zwykłe zdjęcia i tak dobrze robią i tak korespondują z tekstem. I wtedy się zacząłem zastanawiać nad twoją fotografią, nad twoją muzyką i nad tym, że ten Stipe, o ile pamiętam, Michael Stipe, tak, on robi tą fotografię i umieszcza ją w swoich tych bukletach, w tej kasecie, którą ja miałem jako nastolatek. I zacząłem się zastanawiać nad rolą fotografii. Też wtedy przypomniałem sobie jedną z moich ulubionych piosenek Night Swimming, R.E.M. I tam jest taki cytat.
Będę czytał po polsku. Nocne pływanie zasługuje na ciszę. Zdjęcia na tablicy rozdzielczej zrobione lata temu, odwrócone tyłem, by było widoczne przez szybę. Każde światło latarni ukazuje zdjęcie i podpis. Tam jest słowo reverse, tu chodzi bardziej o to, że ukazuje zdjęcie i podpis, o odwrotność, prawda? Tego. I powiem ci, że gdy włączyłem sobie ten utwór, zaraz go sobie puścimy, i przeczytałem ten tekst, przypomniałem sobie to uczucie z dzieciństwa, gdy chodziłem w mojej małej miejscowości Bartoszyce po takich ulicach małych i te lampy się paliły, ale nigdy nie patrzyłem na zdjęcia odwrócone. I postanowiłem, że to zrobię. I dzięki tobie przeżyłem bardzo fajną rzecz. Puszczę teraz taki krótki filmik, który wczoraj wieczorem nagrałem, żeby doświadczyć właśnie ten cytat, który R.E.M. śpiewa, czyli odwrócone zdjęcia i widzisz podpis i zdjęcie jednocześnie. Puścimy sobie tu podkładzik R.E.M. i pojedziemy z tym filmikiem. Night swimming deserves a quiet night. The photograph on the dashboard taken years ago. Turned around backwards so the windshield shows every street light. Still it's so much clearer. I forgot my shirt at the water's edge. The moon is low tonight. Night swimming deserves a quiet night. I'm not sure all these people understand. It's not like years ago. Te latarnie, te zdjęcia, które są tutaj na filmie, to są jedne z moich pierwszych zdjęć. Dziękuję ci bardzo za to, że mogłem sobie to wszystko dzięki twoim fotografiom odtworzyć. Jak te fotografie, jak ten reverse odnosi się do twoich fotografii? Zaraz do tego przejdę, bo widzę tutaj pewne połączenie. Mianowicie z tym takim amatorskim stylem pracy. Jeżeli miałbym powiedzieć, co było kamieniem milowym i takim największym manifestem, jeżeli chodzi o po prostu dokumentację rzeczywistości wokół nas, to jest cykl filmów Stranded in Canton Williama Egglestona. Przetłumaczyć to można powiedzieć, że taki na mieliźnie, zagubiony, gdzieś taki podróżujący w Canton. To jest tak miejscowość w południu Stanów Zjednoczonych i Egglestone, mistrz fotografii, tutaj jesteśmy właśnie na jego stronie, miał do dyspozycji taką kamerę. Pokażę ci tę kamerę. To był 73 i 74 rok. I to była kamera Sony Portapak. Egglestone tę kamerę wziął i dokumentował rzeczywistość wokół siebie. I teraz zacytuję to, co on mówił. Puszczę tutaj filmik, żeby był podkładzik. To są fragmenty ze strony... To są jego dzieci. I Egglestone mówi, to było przenośne wideo bez statywu, z ręki. Wiele osób nie wiedziało, że filmuje. Myślę, że się nie spodziewało tego, że to urządzenie nagrywa. Cały długi plik, ponad godziny, Stranded in Canton, możesz zobaczyć na YouTubie. Puszczę jeszcze jeden fragmencik, który najbardziej lubię. I popatrz na to. 73 rok. Teraz będzie dobre. Man, Jimmy boy, quit that, cause you know you shouldn't be. Well, I don't know why you shouldn't be. Well, I don't know why you shouldn't be. Eggleston coming around. Every natural thing have got that groove. Oni wyszli z koncertu Elvisa chyba.
everybody in their life at one time or another. I wiesz, tak długo się zatrzymuję przy tym wideo, bo to jest wideo, które Eggleston robił taką metodą, że robił całą taśmę, ona nie pamiętam ile trwała, 3 minuty i kręcił takim longiem, takiego master shota i wyemitował to nagrania, nie mam teraz zdjęć, nie mogłem do tego dotrzeć, wyemitował te nagrania między innymi na uniwersytecie, nie pamiętam jakim, gdzieś mi to kiedyś mignęło, widziałem takie zdjęcie, jak trzy telewizory stały koło siebie i jednocześnie te obrazy leciały. To była praca, teraz by można powiedzieć, na WRO, na Biennale WRO, Sztuki Nowych Mediów. I to był 74 rok. I jeszcze tylko dodam, że tak myślę, że jest lekka kokieteria ze strony Eggletona. Jednak to była duża komera, jak popatrzymy na nią. Trudno sobie wyobrazić, że ktoś nie kuma, że ty filmujesz, popatrz, to jest dosyć duże, biorąc pod uwagę jeszcze, że nagrywał dźwięk, czyli masz taką walizeczkę z magnetofonem i ja myślę, że właśnie obecność tej komery właśnie podkręcała tych ludzi. Popatrz na przykład na to, to jest świetny fragment, jak koleś odgryza głowę kurczaka. Może taki mają zwyczaj tam, wiesz, patrz. No wiesz, już oszczędzę nam tego. Zmierzam do tego, że bardziej mi się podoba ta idea Eggletona związana bardziej z medialnością tych nagrań, w sensie publikowania w tym samym czasie, emitowania tych na trzech, czy tam na sześciu ekranach telewizorów tych wideo, bo to przesuwa ciężar, bez montażu, to przesuwa ciężar na sam fakt dokumentacji, a nie na fabularność. O. Została wydana książka, takie DVD, ona jest wydana w ten sposób, o popatrz, tu jest płytka DVD w takiej książeczce, to są moje ręce, w sensie to jest mój egzemplarz. Mistrz Eggleston na zdjęciu. Znaczy to są takie screeny z tych ujęć. O, tutaj zrobimy pauzę. To jest, wrzuciłem to zdjęcie, jedno z najbardziej znanych zdjęć Williama Egglestona. Ono fajnie koresponduje. Ono powstało rok później niż te filmy. Także, a już w ujęciach filmowych znajdują się takie fragmenty rzeczywistości, codzienności. Jest to takie DVD. Są to filmy lekko psychodeliczne i bardzo oddziałujące, bardzo sugestywne. Myślę, że najlepiej byłoby je oglądać nie oczekując niczego, w sensie puszczając takie coś i chłonąc ten czas bez cięć, bo zauważ, że tutaj nie ma takich zapędów fabularyzowania i to jest właśnie piękne w tym nagraniu. Ta amatorska perspektywa dokumentowania rzeczywistości wokół siebie. I teraz popatrz. Gdy wracam do twoich zdjęć i myślę sobie o tym, że Stipe z R.E.M. ilustruje swoje okładkę płyty Out of Time swoimi fotografiami, że Eggleston nie boi się robić długich ujęć filmowych, jakichś prozaicznych, mniej lub bardziej wydarzeń, portretów, miejsc ze swojej okolicy i myślę o twojej fotografii, to myślę, Tomek, tego nie można chować, to trzeba używać. A rola tej fotografii jest bardzo prosta. Rola jest ilustracyjna. Jest niczym więcej niż ilustracją do twojej muzyki. Niczym więcej i aż tym. Bo popatrz, jak weźmiemy sobie, puścimy twój utwór. I teraz podłożę zdjęcia, dobra? Yeah.
I wiesz, to jest takie na żywo, tak sobie wrzucone. I ja myślę, że biorąc przykład, biorąc inspirację i pewność od takich właśnie postaci jak Egglestone, czy artyści z R.I.M., czy można by pewnie tutaj wymieniać jeszcze setki innych ludzi, warto te zdjęcia, które wydają nam się, no takie wiesz, amatorskie, zrobione kompakcikiem w trakcie spaceru, warto oddać im hołd, warto docenić ich wartość jako ilustrację naszego życia, ilustrację naszych myśli, ilustrację naszych pragnień, naszych tekstów, które wypowiadamy na co dzień. To, co powiedział Egglestone, to jest, te filmy są o niczym więcej niż tylko o tym, o czym są. Te fotografie nie są o niczym więcej niż tylko o tym, o czym są. Tak samo jak podejrzewam także twoja muzyka. I ja ci bardzo dziękuję, bo dzięki tym twoim zdjęciom i mojemu zastanawianiu się przez dosyć długi czas nad nimi, zrozumiałem, że to, co ja zaniechałem, i to aż mi aż głos drży, bo ja to bardzo przeżywam, to, co ja zaniechałem, czyli po prostu fotografowania tak na co dzień, kierowania się bardzo prostym, czystym impulsem, mi tego brakuje. Dlatego nawet sobie dzisiaj, jak powiem ci, na eBayu kupiłem aparat, który obserwowałem już od 2 lat, i w końcu się zdecydowałem, że go kupię, między innymi właśnie po to, żeby na negatywie zarejestrować te rzeczy bez jakiejś konkretnej intencji, co ja z nimi zrobię. Ty moim zdaniem masz fajny powód, żeby je używać do wizualizacji twoich innych działań, między innymi muzycznych. Ja, powiem ci, nie muszę mieć tego powodu i to jest też uwalniające. Ja po prostu chcę je zrobić i tyle. Bardzo ci dziękuję za twoje fotografie. Bardzo cię zachęcam do tego, żeby pomyśleć, żeby fotografie były ilustracją twojej muzyki. A do innych osób, jak kiedyś będę o tym mówił, to pewnie powiem, one, te fotografie, które robimy na co dzień, dlatego tylko, że zobaczyliśmy światło lampy, starszą kobietę, cień, czy fajne kolory. Nie musimy ich używać w konkretny sposób. One są po to, żebyśmy my je zrobili. To jest najważniejszy powód, jaki może być. To, że chcemy je zrobić. Także róbmy je i ja też w końcu zacznę je robić. Bardzo ci dziękuję, Tomasz. Jaką fotografią zakończymy? Może tą.